Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Jedność, o którą dziś do swojego i naszego Ojca modli się Jezus, jest owocem miłości. Nigdy nie da się zbudować jedności międzyludzkiej, między mężem a żoną, między wychowawcą a wychowankami, między proboszczem a parafianami, albo szerzej między różnymi grupami społecznymi, jeśli nie zacznie się od miłości. A miłość to życie dla drugiego. Właśnie taką drogą szedł patron dnia dzisiejszego, święty Andrzej Bobola, patron Warszawy i całej naszej ojczyzny. Z miłości do ludzi szedł i głosił to, co miał najcenniejszego – Ewangelię. I uczył żyć jej duchem, ponieważ w nauczaniu Chrystusa widział ową drogocenną perłę, najcenniejszy skarb, dla zdobycia którego warto poświęcić wszystko. W swoich oprawcach nie widział wrogów, ale dzieci Boże, które trzeba doprowadzić do pełni zbawienia, której źródło tryska w Kościele katolickim. Szedł z odwagą, narażając siebie na zniesławienie, wzgardę, a ostatecznie na okrutną śmierć. W imię miłości do ludzi, dla których pełnił swoją służbę, nie wahał się oddać własnego życia. Jest bohaterem, ponieważ zrozumiał, że miłość nie szuka swego, ale szuka za wszelką cenę dobra drugiej osoby.